Ochotnice, najdłuższa wieś w Polsce, około 25 km długości. Położona w samym sercu Gorców, założona w 1416 roku przez pasterzy wołoskich. W czasie okupacji hitlerowskiej, centrum Wolnej Republiki Ochotnickiej, spacyfikowana 24 grudnia 1944 roku, tak zwana Krwawa Niedziela. Tu właśnie, w tej pięknej, turystycznej, można śmiało powiedzieć jeszcze ekologicznej wiosce, mieszka człowiek, który moim zdaniem zasługuje na mianę ekologa, wielkiego miłośnika przyrody i zwierząt. Znajdujemy się w Ochotnicy Dolnej przed pomnikiem upamiętniającym krwawą Wigilię. Pomnik przedstawia tę matkę z dzieckiem na ręku, broniącą go przed kulą hitlerowców. Jesteśmy przed posiadłością tego człowieka. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, prywatny sierociniec dla sarny. Tutaj właśnie w tym półhektarowym ogrodzie znalazły schronione chore sarny, którymi opiekuje się emerytowany leśniczy Władysław Gabryś. Nie ma tutaj luksusów, jak sami widzicie. Jest to sierociniec w pełnym tego słowa znaczeniu. Oto człowiek, któremu poświęciłem swoją pracę. Dzień dobry. Nazywam się Władysław Gabryś. Jestem wujkiem Mateusza. Zapraszam was do mojego sierocińca Sarny, do ogrodu. Wszystkich zapraszam. Proszę bardzo. A gdzie jest wujsio? Już opowiem wszystko o moim sierocińcu prywatnym. Prowadzę już legalnie 12 lat. Co mam zezwolenie od wojewody nowosądeckiego, czy dawnego. Ten Wiktorek, jak był maleńki, miał 3 dni, kosiarkę ucielił mu nogę tylną. Tego wzięli jako maskotkę i ci mali w klatce jak królika. Miał krzywicę, rok czasu chorował, ale wyleczyłem. Największym złem jest to, że ludzie biorą dziecko od matki, od sarny, jako maskotkę dla własnego dziecka, dla człowieka. Nie wiedzą o tym, że robią wielką krzywdę matce. Jak gdy dziecko człowieka zginie, to sztab ludzi szuka. I policja, i telewizja, i społeczeństwo, a on nawet na komu ma się poskarżyć. Chodzi, woła i płacze, a w końcu nawet dostaje zawału serca. Nie umiera. Tak człowiek. No. A chodźcie, pokażę wam. O, to jest Kubuś. Kubuś. Zosia. Każda ma swoje imiona. A przynoszą sobie imiona według kalendarza. Kiedy ich przywożę, skądś czy przynoszę, to każda dostaje imiona. To jest Kubuś. Można podejść do niego. Kubuś, on przyjdzie sam. Kubuś. Kubuś. Ten pochodzi z Jastrzego. Też wzięli sobie z Górnej Ochotnicy jako maskotkę. Dowiedziałem się, turyści mi o tym mówili. Prosiłem pana leśniczego, by strał straż leśną i przywieźli. Kubuś, możesz iść do niego. On nie uciekł. Pogłaskaj, on lubi, jak się go głaska po grzbiecie. No wołaj, Kubuś, Kubuś, Kubuś. Kubuś, Kubuś, Kubuś. O. Kubuś, Kubuś, Kubuś. Kubuś. O, on się nie boi. A tą, którą przywiozłem z Rawy Mazowieckiej. Chodź do mamuszki sobie, chodź Kubuś. Chodź Kubuś, 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 Kubuś. Chodź, ja go nazywam jako mamuszkę. Kubuś, a jak jest więcej zresztą. Ja nic, on się tak nie boi. On śpi ze mną w pokoju, pokażę wam, że dzisiaj całe szczęście posprzątałem. Kubuś. A tam mam sarenki, ta pierwsza, która idzie, to jest Basia. 5 lat temu, jak była taka wielka powódź w Kowańcu nad Nowym Targiem, kłusownik zastrzelił, uszczelił jej nogę. Maleńka na pewno zginęła. A ta jest koziołek, nazywa się Władzia. Dlatego, że matka była po wypadku samochodowym, była w ciąży już. To jest Wiktorek, Karolek, Kubuś. Wujek, a dlaczego po wyleczeniu tych sarn nie wypuszczasz do lasu? One by zginęły po prostu. Zdrowe sarny ich nie przyjmą w lesie. Zaatakują i zabiją. Staną odrzucone, odrzucone, tak? Od środowiska leśnego. Czyli są... Już zdatne. One już tu muszą być do końca życia. Razem ja z nimi muszą żywot spędzić. Władzia,
A dlaczego ten się nazywa Władzia? Bo matka tacy bez związku poleciała tam po wypadku samochodowym, gdy była w ciąży. Ja nazywałem ją Władzia, Władzia, Władzia. Później, gdy urodziła bliźniaczki, w nocy przyszedłem, wołam Władzia, 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 po szpitalu przyjechałem. To o dziwo, zamiast matka, to leciały bliźniaczki, bo słyszałem już głos matki. Tak samo pytałem się położeń lekarzy. To jest to samo, jeśli matka jest w ciąży i ma płód w sobie i mówi bez przerwy do tego dziecka, jest chwilą, gdy urodzi się dziecko, to głos własnej matki poznaje. To jest tak samo wśród zwierząt. Ja piszę teraz lekką psychologię Saren. Mam tak na pewno popisane, to muszę wiek dokończyć. A czy tutaj w swoim sierocińcu jakieś sarny się też rozmnażają? Też. Tak. Te, które przyszły, to po wypadku samochodowym już była w ciąży. Później koziołek przeskoczy do sarenki, albo odwrotnie, sarenka do koziołka. I także w tym roku mi się urodziły dwojaczki i jeden. 24 maja i 28 maja dwojaczki. Także oni tu chodzą. No ale jak się tutaj urodzą, to nie można ich od razu na przykład wpuścić do lasu? Nigdy. No przecież muszą być jakiś czas matką. One by zginęły bez potrzeby. Zresztą psy zaatakują bez pańskiego. Ludzie, tak? Podejdzie do człowieka, ludzie, a ludzie są okrutni, nie mają serca. Uderzy, zabije. Zosia, Tania, tamta jest Tania. Na imię, tak, imię jak mojej córki, Tatiany. Ja wychlubię nas po trzech jakich. Jaskółka to dałem imię córki. Zosia. Zosia. A to, co wam powiem. Mateusz, pamiętaj. Dla mnie istnieje jedno prawo. Prawo wobec błogosławionej świętej nazwy. Dać pomoc i przyjaźń. Szczęśliwy, którzy kaleki. I pamiętaj, żebyś ty to kontynuował. Dobrze, wujek, dziękuję ci za wkład i za czas poświęcony w realizacji mojej pracy. I może w przyszłości będę próbował kontynuować twoje dzieło. No i proszę cię. Dziękuję. On jednak przeżyją mnie, jakby nie było, bo są młodsze. No tak. Śliczna. To jest on. Śliczna. Spokojnie. Ja miał 3 dni, jak kosiarką mu rolnik tu poszedł. Wiktorek! Wiktorek! Wiktor, ty się zwiększył ułomczy gałązki tej wiśni. I będzie z nim dała on przyjrzeć. Tak? Wiktorek! Masz, masz to. Bogdańca. Bo tak codziennie prawie mam ludzi, wie, że one trawi, są ciężko. A tam chodzi, a one tam gdzieś będą. Tam chodzi, już tam nie znam. Maciu! Ja go nazywam Maćko z Bogdańca. Pan Władysław stworzył prawdziwe sanatorium dla leśnych zwierząt. Leczy tu sarny, które ludzie zabrali od matki z lasu, pogryzione przez psy, postrzelone przez kłusowników,
Te, które wpadły w czasie sianokosów pod kosiarki i straciły nogi, i ranne w wypadkach samochodowych. Wszystkie połamańce znalazły tu dożywocie. Kasia! Coś! No jest dużo radości, ale i wyrzeczenia. Ja nieraz w nocy wstawałem i chodziłem do Wałmieś. Sypiam z nimi tutaj nieraz dlatego, bo się boję, bo są różni, jak to w całej Polsce, czy w ogóle w całym świecie, czy ci ludzie są tak tymi odpowiedzialni. Nieraz to nocami biją o ten, o siatkę kijami. To się z ręki boją. Bo ja nawet w tej szopce kołdrę też tam mam. Sianko tam jest, przyjdę, położę się jak lato, jest upał, prawda? Czy nawet zimą, to przychodzą do mnie. Po mnie, tulą się. One mnie grzeją, ja ich ogrzewam ciepło. No kochane są to zwierzątka. One są bardzo, jak to się mówi, opiekuńcze sarenki. Albo one do tego stopnia są, że jak tu siądę, tak by pod tym drzewem teraz, nie? Tak głowy do góry patrzą. A to ja już wiem co, żeby urwać gałązę. Albo śliwki, żeby strząsnąć. One naprawdę okazują cięższość. Zosia, 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 Zosieńko, no chodź, Zosia, Zosia. One niby tutaj chodzą, leżą gdzieś, ale tak uszki nastawiają, co się mówi. Tak słuchają. Po prostu one rozumieją ludzką mowę. Nie w całości, jako zdanie całe, ale pewne wyrazy. Imiona, gdy wołam tutaj, chodźcie też,